Halo, halo, witam. Z tej strony Ceronix. Jest to drugi odcinek z Gotika, Noc Kruka. Jak widzicie, teraz jest na czerwono tło, wcześniej było na niebiesko, a to z racji na to, że wgrałem patch nowy, który ma poprawić tekstury, dodać jakieś zagęszczenie w lesie. Podobno na plus ma wyjść. Jeszcze nie znam w ogóle tego patchu. No, rzeczywiście jest inaczej. Rzeczywiście widać różnicę. Na przykład tej trawy nie było. O, no na pewno nie było. Jak tu szliśmy, to było po prostu coś takiego. A teraz, jak widać, kurde, coś tu rośnie. No dobra, co my wcześniej robiliśmy we wcześniejszym odcinku? Żeśmy wilka zatłukli, w sumie farmer tutaj nam pomógł i on go zatłukł. Ale gadaliśmy z nim. W górach zostałem zaatakowany przez bandytów. Znaczy to nie wiem, czy mu mówić. Podróżuję do miasta. A pogadajmy, może coś tam powiem. W wyglądzie będziesz musiał przekupić strażników, jeśli chcesz, żeby cię wpuścili. Musisz no wiedzieć, proszę. Co chcą usłyszeć. A co to takiego? Możesz im na przykład powiedzieć, że przychodzisz z farmy Lombarda i chcesz się dostać do kowala. Chociaż no to raczej może... nie zadziała. Nie wyglądasz na chłopa. Rozumiem. No to pomógł. W górach zostałem... A powiedz w górach wszystko, zostałem zaatakowany przez bandytów. Te przeklęte śmiecie! To pewnie ci sami, którzy ostatniej nocy ukradli nam owce. O kurde. Miałeś niesamowite szczęście. Rzadko kto uchodzi. Żeby to z nie była ta owca, którą zabiliśmy na początku. Jeszcze nam się oberwie. Bandyci nie będą już was więcej niepokoić. O, to może coś... Bandyci nie będą już was więcej spoko. Niepokoić. Czemu? Nie żyją? Czemu? Zadarli z niewłaściwą osobą. Chwała Inosowi! Proszę, przyjmij ten skromny dar. Co tam dostajemy? Opowiem o tym pozostałym. Winko. Będzie, kurde, drunk YouTube'a robimy. W ogóle, teraz jak rozmawiałem z tym gościem, to widać strój. Bezimiennego, że jest całkiem inny. Więcej szczegółów ma i w ogóle... Tak troszkę inaczej wygląda, prawda? Droga inaczej wygląda, no to będę wyłapywał pewnie takie jakieś zmiany po tym patchu. Jak coś zauważycie, to napiszcie w komentarzu. Dobra, jest pan Lombard. Witam pana. Czemu wkroczyłeś na mój teren? Po czyjej ty jesteś stronie? Popierasz zbuntowanych farmerów czy króla? No jeśli jestem na wsi i gadam z farmerem, to bądźmy za farmerami może. Albo nie rozumiem, o. Nie rozumiem. Może. Co? Dobre. Lepiej ze mną nie zadzieraj, chłopcze. Chcę, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. No więc, po czyjej jesteś stronie? Aha. No to za farmerami, jak najbardziej. Jestem za farmerami. Ha! Ten przeklęty podżegacz Onar ściągnie na nas wszystkich nieszczęście. Jak sądzisz, czy paladyni będą się temu wszystkiemu przyglądać w nieskończoność? Po tym, co zrobił Onar, w całym mieście aż zawrzało. No, to nieźle. Co tu się dzieje? Co się tu dzieje? Pytasz, co się dzieje? Chłopie, skąd ty się urwałeś? Jesteśmy w przededniu wojny domowej. Do tej pory farmerzy traktowali czynsz jako sprawiedliwie naliczany podatek. Jednak odkąd w mieście pojawili się paladyni, coraz częściej odwiedzają nas strażnicy. Kawałek po kawałku rozkradając nasz dobytek. No pięknie. Jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce nic nam już nie pozostanie. Niektórzy farmerzy zaczynają się buntować. Pierwszy był Onar. Tak w Polsce, kurde. Polityki nas okradają, dziady, no. Nie no, nie będziemy tu szkalować. Powiedz mi coś więcej o tym Onarze. Po czyjej jesteś stronie, chłopów czy króla? Szukam pracy, potrzebne mi jest jakieś ubranie. Chcemy się dowiedzieć o tym Onarze więcej? Powiedz mi coś więcej o tym Onarze. Onar jest właścicielem największej farmy w okolicy. Całkowicie zerwał kontakty z miastem. Zobaczcie na niebo. Podobno zatrudnił najemników, aby nie dopuszczali straży do jego posiadłości. Trudno się zresztą temu dziwić. W każdym razie to zadziałało. Żaden strażnik miejski nie śmie postawić stopy na jego terenach. No to koksu. Kim są ci najemnicy zatrudnieni przez Onara? Nie wiem o nich zbyt wiele. Prawdopodobnie większość z nich to byli więźniowie z kolonii. Wszyscy wiemy, czego się po nich można spodziewać. Ej, my też jesteśmy więźniami w sumie. Troszkę. Po czyjej jesteś stronie? No to wiadomo, że on jest po stronie chłopów, więc nie wiem, czy pytać. A zapytamy. A co z tobą? Po której jesteś stronie? Chłopów czy króla? Mieszkam zbyt blisko miasta, żeby mieć jakikolwiek wybór. Ale cieszę się z tego, to byłaby bardzo trudna decyzja.
Król zabiera nam wszystko, co mamy. Z kolei Onar szczuje swoimi najemnikami każdego, kto nie chce się do niego przyłączyć. Dlatego większość farmerów wciąż nie może się jeszcze zdecydować. Jednak wcześniej czy później będą musieli opowiedzieć się po którejś ze stron. No to ma hop przewalone trochę. Dobra, potrzebne mi jest ubranie. Potrzebne mi jakieś ubranie. Mogę ci dać czyste ubranie robocze. Jeśli mi za nie zapłacisz. O, a jeśli nie masz dodać. Czym zapłacić, na farmie zawsze przyda się dodatkowa para rąk. To znaczy, jeśli potrzebujesz pracy. No dobra. Ile chcesz za to ubranie? Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Malet mówi, że przepędziłeś bandytów. Mieliśmy przez nich całą masę problemów. Dziękuję ci. Widzicie dobrze, bo pogoda z gościem. 60 sztuk złota. 60 sztuk złota. Nie wiem, czy tyle mam. Daj mi więc to ubranie robocze. Ochrona od broni i odstrzał 10. To wciąż za dużo może. No, to może wciąż się uda utargować. Proszę bardzo. Janusz biznesu się włączył. Szukam pracy. Może, szukam no, pracy. Może do pracy pójdziemy. Jeśli do niego. Chcesz, możesz u mnie pracować. Możesz pracować w polu albo znaleźć sobie jakieś inne zajęcie. Roboty na farmie nigdy nie brakuje. Mogę ci zapłacić albo, jeśli wolisz, dostaniesz ode mnie porządne ubranie. Te rzeczy są trochę warte. Nie mogę ci ich tak po prostu oddać. Jednak jeśli zgodzisz się dla mnie pracować, sprzedam ci je po niższej cenie. To idziemy pracować. Na twoim miejscu wziąłbym ubranie. Trzeba zebrać rzepę z tego małego poletka przy stodole. Poletko przy stodole. W porządku. Mam wyrywać rzepę? Chyba sobie ze mnie żartujesz. Nie no. Dobrze. Więc pośpiesz się, zanim zmienię zdanie. Jaki kurde. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Dobra, zróbmy pierw tą, potem się pytajmy o następną. Chodziło chyba... O kurde, sorry. Ja tu w pokojowych celach. Z przyzwyczajenia spację klikam. Dobra, rzepa. Jedna jest. Ile trzeba było podnieść? Kurde, nie pamiętam, ale chyba wszystko. Lecimy ze wszystkim, jak coś zostanie, to bieremy to. Się sprzeda najwyżej. No, jeszcze... Te ruszanie myszką w tej grze jest takie, kurde, się człowiek obróci, to czasem jest wolna, czasem jak szybciej przeleci, to się kręci wokół siebie ta postać. Dobra, to jak choinki jakieś wygląda, takie malutkie. Tuje czy coś takiego. Albo ziemnioki, buroki jakieś. Dobra, rzepa, praca. To z Warcrafta trójki, cytat, praca. Tam byli orkowie, znaczy różne rasy były i właśnie... Orkowie mieli budowlańców, na których jak się kliknęło, to gadali. Praca. Czy jakim się wydało polecenie jakieś? No dobra, chyba wszystko, czy tam jeszcze jedno? Tak, wszystko. Panie, zrobili im. A może jeszcze coś znajdziemy tu? Co tu rośnie? Roślina lecznicza przyda się. Ziele lecznicze. Roślinka i ogniste ziele. Właśnie te ogniste ziele chciałem zobaczyć, co to jest, bo ostatnio podnieśliśmy tego sporo. Premia many, aha, do many, no dobra. Może byk. Idziemy. Odnieść questa. Rzepa zebrana. Patrzcie na to niebo, w ogóle inne jest po tym patchu. Księżyc jaki. Śmiesznie wygląda, ale jednak nawet przystępnie. Dobra, witaj. Zrobione. Oto twoja rzepa. Widzisz? Jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je ugotowała. Co z moją zapłatą? Mogę ci dać 5 sztuk złota. 5 sztuk złota tylko. Albo sprzedać ubranie po niższej cenie. Co ile wybierasz? Się człowiek napracował? Sprzedaj mi ubranie po niższej cenie. Dobrze, obniżę cenę o 10 widzicie? Monet. Gdybym wziął pieniądze i dopiero kupił, to bym, kurde, 5 w plecy był. Co, bierzemy to? Ile chcesz zaraz za to będzie ubranie? 50? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu? Pracowałem. Malet mówi, że 50 sztuk złota. Bieremy chyba, co? Daj mi to ubranie. W moim domu stoi kufer, w którym zamknięte są czyste ubrania. Żeby tylko ci nie przyszło do głowy wziąć sobie coś jeszcze. Twą żonę wezmę. Czekajcie, to ten dom czy ten? Ten chyba, nie? Puk, puk. Dobry, można. O, książeczka czytamy. Nie da się? O kurde.
To mnie zaskoczyli. O, prześpimy się, bo nie mamy HP. Akurat Hilda. Co on tam piecze mięsko, jakie stejki? Mam tu dla ciebie kilka rzep. Świetnie. To powinno wystarczyć do nakarmienia tych wszystkich głodomorów. Skoro już tu jesteś, kilka minut temu przychodził tędy wędrowny handlarz. Chyba zatrzymał się gdzieś po drodze do miasta. Znajdź go i zapytaj, czy nie ma dla mnie jakiejś porządnej patelni. No to pięknie, po patelnię będziemy chodzić. Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Jutro możesz wrócić po więcej. Gulasz dostaliśmy. Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Nie. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Nie, to nie będziemy tak sępić. I tu skrzynia gdzieś ma być, tak? Halo, skrzynio. Łóżka są. Kufer. Jest strój. Strój farmera jeden. Kurde, korci tak dziabnąć mu tu. Bierzemy czy nie bierzemy? A to. Może nie zauważy. Dobra, przebierzmy się. Zobaczymy, jak będziemy wyglądać. Gdzie mamy strój? Jest strój. Ciach. O kurde, ale farmer. Nie no, nie ma lipy. Dobra, lecimy do tego handlarza. Albo nie, pierwsze prześpimy, żeby było jasno, bo w nocy to co będziemy chodzić. Pierwsze spanie. Odpoczywaj do rana. Po porządnym śnie czujesz się wypoczęty. Super. Hilda jest tu. Dobra, tu łowce chodzą, tu jest nasz ziomeczek. Musimy go poinformować, że zajęliśmy, czy nie? Nie. Chcemy jakąś pracę, a spytam. Czy masz dla mnie jeszcze jakąś robotę? Nie, ale zapytaj moją żonę albo chłopców pracujących w polu. Może oni znajdą dla ciebie jakieś zajęcie. Aha, no to po patelnię leci. Dobra. To jest ten ziomek ze śmiesznym głosem, ta. Dobra. Tam chyba był kiedyś gość. Chyba o niego chodzi. Na tej... O, jest. O, widzicie, kurde, trochę się pamięta. Dobra, ziomeczku, dawaj patelnię. Kanthar, pierw niebieski. Jak tam robota, wieśniaku? O ty, ciulu. Czy ja wyglądam na wieśniaka? W sumie głupie pytanie. O Boże, i co teraz odpowiedzieć? No, mamy strój wieśniaka. A kurde, czy ja wyglądam na wieśniaka? Wyglądasz jak wieśniak, ale mówisz inaczej. Jeżeli się nie mylę, to mam dla ciebie interesującą ofertę. Wszyscy jakieś oferty dla nas mają. Co chcesz mi zaproponować? Jeżeli dla strażników przy bramie będziesz równie przekonujący jak teraz, to nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać się do miasta. Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. To Glade. Zainteresowany? Musi być w tym jakiś haczyk. A jak ty dostaniesz się do miasta? Co chcesz w zamian? Nie zatrzymaj sobie ten papier. Musi być w tym jakiś haczyk. Nie, nie ma żadnego haczyka. Będziesz mi tylko winien przysługę. No to ty mówię, synek. A ty jak dostaniesz się do miasta? A jak ty dostaniesz się do miasta? Strażnicy mnie znają. Powiem im po prostu, że zgubiłem swój Glade. Chcemy to? Co chcesz w zamian? No. Co chcesz w zamian? Spytajmy. Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Posłuchaj, dostaniesz ode mnie ten Glade. Tak po prostu? Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Umowa stoi? Wiecie co, jakoś nie chcę tego, chodźcie, nie bierzemy. Nie, zatrzymaj sobie ten papier. Nie, no, coś mi zatrzymaj śmierdzi. Sobie ten papier. Wygląda na to, że źle cię oceniłem, co? No dobra. Chcesz jeszcze czegoś? Może zainteresuje cię coś z moich towarów. Dawaj patelnię, synek. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. O, długi. Ile to ma damage'u? 85. Ile my mamy? Nawet nie można sprawdzić. 30 mieliśmy. A ile siły potrzeba, panie. Ja bym to kurde nogami i rękoma nie podniósł. Ale to już całkiem spoko wygląda, ale 750 hajsu. Skąd my tyle weźmiemy? Jest patelnia, wartość 20. Amulet duchowej siły. Rzepa, wino oraz
piła. Kupmy sobie tą patelnię dla tej pani. I może posprzedajemy? Taki topór na przykład. Albo to sobie sprzedamy. To wszystkie lagi. Sztylecik. Jest gdzieś napisane ile on ma hajsu? Czy możemy wszystko sprzedać? Wszystko chyba możemy. Dobra, sztylety też lecą. Drugi łuk nam niepotrzebny. Tak, tu miksturki, to wszystko zostaje. Ciemny grzyb. No nie wiem, czy coś sprzedajemy jeszcze. Patrzcie, kupiliśmy za 20 patelni, a sprzedać możemy za 3. To ci to kurde się nie opłaca. No dobra, zostawmy na razie tak. To wszystko, ziomuś, dzięki. Muszę iść. Jak sobie chcesz. Lecimy do tej kobitki, dać jej patelnię i może w końcu do miasta ruszymy. Się ruszy do miasta, zobaczymy co tam się dzieje. Tutaj niby taka wioska, dwa domki na krzyż, a tyle roboty już było. Tynaki stoi, kurde, cały dzień. Stuk puk. To znowu ja. A możemy jedzonko wziąć, bo hey, następny dzień jest. Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Daj mi złoto. A patrzcie! Nie ma opcji, żeby jej oddać tą patent, tylko trzeba o złoto pytać. Daj mi złoto, a znajdę tego handlarza. Chyba mogę ci zaufać. Tylko nie wydaj wszystkiego na gorzałe, słyszysz? 20 sztuk, no to akuracik. A widzicie? Ja jej kupiłem za swoje, patelnia. Kurde. Dobrze, wypróbujmy ją. No upiec tam coś mi, proszę. Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Czy możesz mi dać coś do jedzenia? Proszę, to dla ciebie. Dziękuję. To co? Ruszamy może już na zamek. Już chyba wszystko zrobiliśmy, co możliwe. Jeszcze przejdźmy się tu, zobaczymy, czy coś tu jest. Żeby niczego nie ominąć, bo... Tak jak wtedy, na początku gry, w pierwszym odcinku, za wodospadem znaleźliśmy... Nie za wodospadem, obok wodospadu, za drzewami, łuk znaleźliśmy, strzały. To może i coś tu będzie. Uuu, tu są te kręgi. I o tu dupce. Co to za bydlak? Młoda polna bestia, dobra. Z nią już walczyliśmy, więc powinniśmy dać radę. Dawaj, mała. 40 expo, patrzcie, wcześniej było 20. Było 20 chyba. No, dawaj, robalu. Kurde, trafiaj, no. Porobiono. No już broń schowaj. Już, koniec. Ej, nie wiem, się gra nie zawiesiła. Co on taki? Patrzcie, nie mogę w lewo, w prawo ruszyć. Ej, coś nie tak jest, panie i panowie. Co ty, Heniek, robisz? O, dobra. Przycisk. Ja nie wiem, czy tu się jakoś nie uruchamiało tego wszystkiego i czy taki golem nie wychodził, ale jak on nam wyjdzie, to my zapiszmy grę może, o. Dobra, naciskamy. Chyba parę rest polny. To jest chyba parę przycisków pochowanych gdzieś, jak dobrze pamiętam. Uj. Przycisk, drugi. Nie wiem, czy była jakaś kolejność, czy po prostu można było wszystkie po prostu wcisnąć. Ej, coś tu leży. Sakiewka jakaś. Skórzany mieszek z chęcią. Trzeci przycisk. Ciul. Trochę się cykam, co się dzieje. Zatrzęsło się. O, miasto tu jest, ale nic się chyba nie stało. Kiedyś pamiętam, to chyba uruchomiłem, to jakiś golem wyleciał. Czy jakiś taki krucyfiks jeden. Kamienny dziad. Wiecie co, jakoś... Nie wiem, jeśli ktoś wie, o co chodzi, to niech napisze w komentarzu, bo ciekaw jestem. Kiedyś pamiętam, to uruchomiłem właśnie trzema przyciskami i wyskoczył taki pierun wielki. A teraz nic się nie stało.
Może razem z patchem jakieś nowe rzeczy weszły, na przykład jakieś drzwi się otworzyły w skale czy coś takiego. No dobra, idziemy dalej. Jeszcze polną bestię po drodze ciachniemy, żeby doświadczenie wpadło. Może z łuku spróbujemy ją pacnąć raz chociaż. Tak. Nie będziemy próbować, bo szkoda strzał, jak będziemy mieli więcej zręczności. Uż, kurde. To będziemy próbować, wtedy będzie łatwiej trafić. O, patrzcie, za to dostałem 20. A to młoda, a tamta była... Aż zobaczę, wiecie? Ty też były młode chyba. Młoda, no to nie wiem, o co chodzi. Może jak mi nie trafi, to dostaję więcej doświadczenia, czy coś takiego. Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra. Albo wiecie co, nie będziemy tracić po prostu jedzonka, żeby HP sobie zregenerować. Po prostu pójdziemy do domu, prześpimy się do rana i sobie pójdziemy już do miasta. Tak to widzę. Jeszcze w tej szopie nie byliśmy, to możemy wejść. Dobra, do Wyra. Też śmieszne. Wchodzimy komuś do domu i do Wyra się kładziemy na całą noc. Spała z nami chyba. Dobra, do tej szopy mieli iść. Trochę naokoło, ale... O, dwa wieśniaki. Farmer? Farmer. To się dobrali, hopy. Hop. No, podłoże chyba też inne jest, aby lepszej jakości. Takie trawy, nie trawy. Nie pamiętam już jak wcześniej było. Trzeba będzie na pierwszym odcinku zobaczyć. Dobra, aha, bo oni tu śpią po prostu. Aha, takie buty, no dobra. No dobra. To idziemy do miasta, tak? Pójdziemy dróżką. Jep, przez owce. Jep, double kill. O Jezus Jezu. Aż mnie przycięło. Dobra, tu jest ten ziomek, który nam chciał list dać jakiś. A właśnie, bo tamten ziomek, który był w lesie, Lester? Boże, ja to zawsze przekręcę imię. Chyba Lester. On nam dał... Znaczy nie dał, tylko dał... Znaczy w sumie dał. Dał nam podpowiedź, że przejdziemy do miasta, jak powiemy strażnikom, że zbieramy jakieś zioła. I trzeba mieć 10 ziół takich samych. O, no to na przykład to. Dobra, zapiszmy grę, bo przed nami są... krwiopijce. Tak ich nie lubię. Tak ciężko trafić. I gryzą i w ogóle. No, podejdź. Widzicie? Kurde, ciulaj! Ciulaj dymydżem. Następny. Dobra, nie będę się leczył, bo mamy miasto przed sobą. O Jezus, mam nadzieję, że wyjdziemy za pierwszym razem. Te wilki coś chcą, one coś chcą. O ty! Ale jego zaatakują czy mnie? Patrzcie! O, dobra. Gdzie mu pomóc? Jak on se radzi dobrze? Jedna bestia mniej. Ale mięsko to ja mu zaciulam. Hej ty! Podejdź no na chwilkę. Greg. Po co chodzi? Pirat jakiś. Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Dlaczego nie ukrywasz się przed kimś? Nie wyglądasz na takiego, co ma złoto? Skończ. Z tym bełkotem mów, czego chcesz. Chodźcie do niego, tak ostro podejdziemy. Skończ z tym bełkotem. Niech wie, że konkretnie jesteśmy. Widzisz? Dokładnie o to mi chodzi. Nie wystarczą miłe słowa, by cię przekonać. Od razu wiedziałem, że targi z tobą nie będą łatwe. Tak przedsiębiorczy człowiek jak ty na pewno byłby zainteresowany pogrubieniem swojej sakiewki. Trafił Janusz na Janusza, kurde. Dlaczego nie? No dobrze. Dlaczego nie? Wybacz staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek w Straży Miejskiej? Co? No jak ja mu mam pomóc, jak ja sam nie wiem, czy przejdę. A może jakbyśmy wzięli ten papierek od tamtego, dali temu... No tak będziemy pomagać wszystkim. Panie Gregu. No nie wiem, pierw może ze strażnikami pogadajmy.
Czekajcie, tu chyba jeszcze jedno mięsko leży. No. Niczego tu nie znajdę. Dobra. Jedno mięsko w plecy będzie. Polną bestię zabijamy jeszcze. Mam nadzieję, że to jest młoda polna bestia. Tak, młoda. Trochę mało HP mamy, ale policja. Nie. Helena, mam zawał. Nic tu nie ma, nie znajdę. Dobra, wchodzimy do miasta, bo padniemy zaraz, kurde. Ciekawe, czy nas przepuszczą. Halo, halo, stoć! Jesteś jednym z pomocników z farmy Lobarta? Nigdy cię tu nie widziałem. Od niedawna pracuję dla Lobarta. Co sprowadza cię do miasta? Muszę porozmawiać z przywódcą paladynów. Mam tu zioła dla alchemika. O, to tam to było. Chcę się przyłączyć do straży. Chciałbym zostać... zobaczyć się z kowalem. Muszę... Więc mamy dwie opcje. Albo to, już wyglądamy jak farmer na nas wpuszczą, albo po prostu zioła. Spróbujmy z ziołami. Mam tu zioła dla alchemika Konstantina. Ach, tak. W takim razie pokaż mi, co przynosisz. Tak. Proszę bardzo. Wygląda w porządku. Dobra, wchodź. Tylko żadnych burt. Rozumiemy się? Yes, sir. No i wchodzimy na lajcie. Ale co z tamtym gościem? Co robimy z tym gościem? On jest w zadaniach gdzieś? Portal. Człowiek z opaską na oku. Jest skubaniec. No dobra. Rozejrzyjmy się pierw. Jaki koks. Stój, nieznajomy. Lothar. Jestem Lothar. Królewski paladyn i skromny sługa naszego pana Inosa. Nasz dowódca, Lord Hagen, powierzył mi zadania informowania wszystkich przybyszy o nowych prawach obowiązujących w mieście. O, mieszkańcy miasta tego. Znikają bez śladu, więc wszyscy muszą przestrzegać ustalonych zasad, o ile nie chcą, aby to samo spotkało także ich. Ich? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Mieszkańcy miasta tak po prostu znikają? Opowiedz mi o przepisach obowiązujących w mieście. Nie, tego nie będziemy chyba robić. Gdzie mogę spędzić noc? No to... No nie wiem, czy mam ważną wiadomość ogóle, dla przywódcy paladynów. No wielmożny Lord Hagen nikogo nie przyjmuje. Wszelkimi sprawami pospólstwa zajmuje się Lord André, dowódca Hagen? Straży Miejskiej. To jest taki szef szefów tutaj. Posłuchaj, miasto zagrzewają smoki. Przybywam, by zdobyć okoli nosa. Nie trzeba mi więcej kłopotów. No dobra, lecimy posłuchaj, od początku. Miastu zagrażają smoki. To niemożliwe. Kolejny szaleniec. I tak już mamy w mieście wystarczająco dużo problemów. Nawet bez jakiegoś nawiedzonego dziwaka, straszącego obywateli niestworzonymi historiami o smokach. Ostatnia osoba, która opowiadała tutaj historię o smokach, została przeze mnie aresztowana i wysłana wraz z resztą więźniów do Górniczej Doliny, więc lepiej uważaj, co mówisz. Taka poprawność polityczna. Nie możemy pozwolić, normalnie, aby ktoś siał panikę wśród naszych obywateli. Dobrze. Nie wiem już, w co wierzyć. Czy ktoś już ostrzegał was o zagrożeniu ze strony smoków? Tak. Nazywał się Diego. Diego! Przynajmniej tak mi się wydaje. Ostrzegałem go, tak jak ciebie. Ale ten szaleniec nie chciał mnie w ogóle słuchać. Będę się lepiej. Każdy, kto grał w jedynkę Gotika, to wie, kto to Diego. Kurde, taka mordeczka. Tego nie widzi, to przecież nie mogę. Przybywam, aby zdobyć oko Inosa. Przybywam, aby zdobyć oko Inosa. Święte oko Inosa? Skąd o nim wiesz? Nie należysz do zakonu. Nie może tak. Powiedział mi o nim pewien mag. Nie wiem, jakimi motywami mógł się kierować, powierzając ci jeden z sekretów naszego zakonu. Z pewnością nie chodziło mu o to, abyś położył swoje brudne łapska na naszej świętej relikwii. Ale... Nie chcę więcej o tym słyszeć. Ale... Najpierw te opowieści o smokach, a teraz jeszcze coś takiego. To oburzające. Musiały pojawić się problemy. Nie wiadomo już, komu można ufać. Mieszkańcy miasta tak po prostu znikają. Tak, z dnia na dzień jest coraz więcej zgłoszeń. Straż nie zdołała rozwiązać zagadki tych dziwnych zdarzeń. Nic więc dziwnego, że ludność miasta zachowuje się nieufnie w stosunku do obcych. Będąc w mieście, staraj się nie zwracać na siebie uwagi. Spoko, loko. Tego nie chcę, będzie gadał nam. Gdzie mogę znaleźć przywódcę Straży Miejskiej? Gdzie mogę znaleźć przywódcę Straży Miejskiej? Lord André przebywa w koszarach po drugiej stronie miasta. Aha, czyli że daleko stąd.
Mogę, to gdzie mogę spędzić? Biada. No to tam gdzieś już się wejdzie. Muszę iść. Może zaczekaj. Nie znasz nowych przepisów obowiązujących w mieście. Nie. Na razie. To dobre było. Na razie. O to, to, to. Jak to nie robić tej postaci? Stój! Nikt nie może wejść do magazynu! Dlaczego? Dlaczego nikt nie może wejść do magazynu? Miłościwy Lord Hagen skonfiskował wszystko na potrzeby armii królewskiej! Ale ma ton głosu, gościu, kurde, aż mnie... O, jakieś kozaczki idą. Nie zasłużył sobie na to. Aha, tam wejść nie możemy. Bo tam mają wstęp tylko obywatele. Chwila. Valentino. Trudno być tego. No proszę, co my tu mamy? No proszę, co my tu mamy? Czy nikt nie nauczył cię manier? To oburzające. Ciągle tylko ta paplanina. Nie powinieneś być teraz w pracy? Ale z drugiej strony, któż by tęsknił za takim śmieciem, co? Gdybyś miał tyle złota, co ja, też nie musiałbyś pracować. Nie można wierzyć. Ty jednak nigdy nie będziesz tak bogaty. Widzę, że czeka mnie z tobą dużo dobrej zabawy. Skąd ty to znowu masz? No, sklepać takiego tylko. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. Masz jeszcze coś ciekawego? Słyszę o tym. Pytałem, kim jesteś? Jestem Valentino Przystojniak. Lekkoduch i bawidalek. Te wszystkie beztroskie, bogate kobiety wręcz się na mnie rzucają. Mówią to i o... Swoje kłopoty zachowaj dla siebie, mnie one nie interesują. Przecież nic nowego. To niezły, kurde. Mam swoje zdanie na ten temat. Masz może jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Dbaj o popularność, nigdy nic nikomu nie obiecuj, bierz co dają i uważaj, by nie popaść w konflikt ze strażą. No i z zazdrosnymi mężami, ci są najgorsi, mówię ci. O, niedobrze. Wygląda to, że przed ciebie należałoby nauczyć dobrych manier. Może nie będziemy tak mówić od razu, bo jeszcze byśmy go pewnie nie sklepali, ale jak już będziemy silniejsi, to się wrócimy. I go wyjaśnimy. Rupert. Witaj, nieznajomy. Pewnie jesteś głodny i spragniony, a może zerkniesz okiem na moje towary? No pokaż mi swoje towary. Właściwie to chciałem się widzieć z paladynami. Potrzebuję pieniędzy, szukam pracy. Właściwie to chciałem się widzieć z paladynami. Nie wiem. Niewielka jest na to szansa. Od kiedy paladyni urządzili swoją siedzibę w górnym mieście, ciężko jest się tam dostać. To naprawdę nie ma problem. Czy możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Ja? Niemożliwe. Nie mam tu właściwie nic do powiedzenia. W dolnej części miasta jest tylko kilka osób, których wpływy mogłyby ci zapewnić wstęp do górnego miasta. Dolna część. Jedną z nich jest mój szef, Mateo. To z nim powinieneś porozmawiać. Mateo! To jak ten wydawca płytów. Gdzie go znajdą? Gdzie go znajdę? Stoisz właśnie przed jego sklepem. Prawie go nie opuszcza. Wejdź do środka. To naprawdę nie mój problem. No dobra. Nie mówże o tym. Jakich innych wpływowych obywateli miałeś na myśli? Najważniejszymi osobami w tej części miasta są działający na tej ulicy kupcy i rzemieślnicy. Powinieneś nająć się u któregoś jako czeladnik, tak jak ja. Od kiedy pracuję dla Matea, miastowi nabrali do mnie szacunku. Przecież wiedział o tym wcześniej. No to jest jakiś sposób. Potrzebuję pieniędzy, szukam pracy. Sam by na to nie wpadł. No potrzebuję pieniędzy, szukam nam pracy. Słyszałem, że Bosper ma jakieś problemy z zaopatrzeniem. Jego sklep znajduje się kilka kroków stąd. Mówią, że ponoć dobrze płaci. Bosper i Mateo. Co sprzedajesz? W tej chwili wybór jest niewielki. Ten cholerny właściciel ziemski przerwał dostawy, a to, co skupujemy z małych farm, nie wystarcza, by zaspokoić potrzeby miasta. Pania, tyle rzepy nazbierałem na wsi. Powiedz mi coś więcej o buncie chłopów. Pokaż mi swoje, towary. Nie wiadomo już, komu można. Jabłka, chleb, ser oraz mleko. No to gościu ma, kurde, tyle rzeczy, że aż mu chyba coś sprzedam. Czekajcie. Czary na razie zostawiamy wszystkie. List gończy. List gończy. To zostawiamy. Skórzany mieszek. W środku podzwania kilka monet. To sobie otworzymy. Opening będzie. No dobra, nie mamy co sprzedać. O tym było wiadomo od dawna. Powiedz mi proszę coś więcej o buncie chłopów. Nie mówże o tym. To dość proste. Onar, bogaty właściciel ziemski, przestał płacić miastu podatki. Wyobraź sobie, jesteśmy w stanie wojny z orkami, a ten snob chce zagarnąć wszystko dla siebie. W zwykłych okolicznościach straż miejska szybko zajęłaby się tą sprawą.
Ale uważaj, bo teraz będzie najlepsze. Powiadają, że Onar zatrudnił najemników, których zadaniem jest odpędzanie oddziałów Straży Miejskiej. Najemnicy! Mówię ci, to wszystko skończy się wojną, jakby jednej było nam za mało. To naprawdę nie mój problem. Jak on powiedział, to najemnicy. No to nieźle porobił gość. Co wiesz o najemnikach Onara? Słyszałem, że większość z nich to byli skazańcy z kolonii górniczej. Ich przywódca był chyba jakąś grubą rybą na królewskim dworze. Generałem czy kimś takim. Wygnano go jako zdrajcę. Ciężkie czasy nastały. Było dokładnie tak. Kiedyś to było coś, ziomuś. Dobra, to lecimy. Lecimy dalej. Tu jakiś dwóch gości rozmawia, obywatele. Dobra, mamy sklep na prawo. O, tutaj łuk. Łuczarz pod zabójczą strzałą. A tu mamy... Step Mateo. No to chodźmy do Mateo. Tu siedzi Regis. Ile imion. Ja pozapominam chyba wszystkich. Co mogę dla ciebie zrobić? Witaj, witaj. Co sprzedajesz? Co wiesz o paladynach? Co sprzedajesz? Co sprzedajesz? Mogę ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Mam na stanie coś specjalnego. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nieużywany. Zainteresowany? Kurde, a jak 250, ale patrzcie, kupiliśmy przed chwilą strój farmera, już następny chcemy kupować? Nie mamy tyle hajsu. Co wiesz o paladynach? Co wiesz o paladynach? Czy będzie kasę skołować i założymy sobie taki? Od czasu jak te bydlaki przyszły do miasta, mam same kłopoty. Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i zapytali, po co tam idę. I? Oczywiście, że mnie wpuścili. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze świnie. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. O. Paladyni zabrali twoje towary, czy możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta, pokrzyć swoje towary? Paladyni zabrali twoje towary? Wszystko, co miałem na podwórku. Postawili strażnika przy wejściu na podwórko. Jeśli mi się poszczęści, nie zabiorą mi wszystkiego. Może chociaż zostawią te zbroje. To trzeba kupić szybko zbroję, żeby kurde nie zajumali. Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. No. Próbowałeś przemknąć się koło strażników? Nie rozumiem, dlaczego miałbym w ogóle próbować. Pewnie masz rację. Nie wiem, jak ważna jest twoja wiadomość. Nie obchodzi mnie to. Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu, i tak by cię odesłali. Bo mają swoje rozkazy. No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda na to, że to dla ciebie ważne. Pytanie tylko, jak ważne? Już pewnie o kasę. Do czego zmierzasz? Mogę ci pomóc. Było nie było, jestem tu jednym z najbardziej wpływowych ludzi. Ale to cię będzie kosztować. No właśnie, tak żem czuł. Wszędzie Janusze jakieś. Na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? Na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? To dość proste. Wykorzystam swoje wpływy, żeby jeden z mistrzów przyjął cię na czeladnika. A wtedy, praktycznie rzecz biorąc, będziesz obywatelem miasta. I górna jego część stanie przed tobą otworem. Poza tym będziesz mógł coś zarobić. Dobra, czyli że musimy zostać obywatelem, żeby się wpierniczyć na górę i przekazać wiadomości. Co chcesz w zamian za pomoc? Co chcesz w zamian za pomoc? 100 sztuk złota. Jebaniutki, no. Ty pijawko. To cholernie dużo. To cholernie dużo. Spokojnie. Nie twoje złoto miałem na myśli. O, to mi się ale... podoba. Właściwie chodzi mi o moje złoto. Greta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Ta mała lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywległbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę. Co mam kurde ubrania je zabrać i sprzedać na bazarku? Panie, gdzie znajdę tę Gritę? Tak jak powiedziałem, to siostrzenica stolarza. Jego dom stoi przy tej ulicy. To ostatni budynek po prawej stronie przed kuźnią. No dobra. No to w takim razie może przyjąć mnie na czeladnika. A dlaczego ty mnie nie weźmiesz na czeladnika? Ile tu jest rzeczy w ogóle, panie? No dobra, to chodźmy. Nie mamy nic do sprzedania, ale mamy jeszcze jeden
mieszek z kasą. Otwórzmy go. O, widzicie? Wartość 25. To pewnie będzie 25 sztuk złota. No dokładnie. 221. Ej, to brakuje nam tylko... Kupujemy? Czekajcie. Byśmy zdjęli ten strój i byśmy go może sprzedali i by nas stać było na ten lepszy. Pokaż mi swoje towary. Kurde, wyszedłem, sorry. Pokaż jeszcze raz. Aha, bo to tam był. Dobra. Kminie. To nie ma tego w towarach, tylko tu. 250. No dobra. Pokaż mi ile swoje ten nasz towary jest wart? 12 tylko. To ci tu się nie opłaca. Kupiliśmy przed chwilą za 50, chociaż nie, no nie będziemy wczytywać gry. Panie Janie. Dobra, idźmy zrobić questa. Może dostaniemy coś w zamian. Znajdźmy tą Rittę. Obywatelka, Regis. Regis. Sieć na razie. Tu ktoś, Thorben. Ostatni dom na prawo. Przed kuźnią. O, to chyba. Halo, halo. Gritta jest. Hej, ty. Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na żebry, to muszę cię rozczarować. Jestem biedną wdową. Nazywam się Gritta. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Thorbena. Co słychać? Co słychać? Wszystko po staremu, ale nie chcę narzekać. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Chcę dostać pieniądze. Niby za co? Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie, ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż. To niezła Lolita. Kontynuuj. Był takim dobrym człowiekiem. Nie, nie chcę słuchać. Czasami dostawaliśmy nawet za proste, wykwintne potrawy i kultury. Nie, nie, nie. Dość tego, gdzie złoto? Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Zapłacę za ciebie, to no już, no. Wygląda więc na to, że będziemy musieli sprzedać twoje graty. Dawaj kasę, albo oberwiesz. To może zacznijmy od tego. Sprzedamy po prostu kilka twoich ubrań. Jestem pewien, że masz jeszcze jakieś drogie suknie w swojej garderobie. Jak śmiesz, troglodyto! Dobrze, a jednak weź to złoto. Nie, jednak ma skubę. To nie było takie trudne. A teraz wynoś się z mojego domu. Kobity, kurde. Idziemy, ziomkowi hajs oddać. Każe pierw kupić strój i tamtego dymyć na kasę. Na co wszyscy go będą dymać na kasę? Wpływy ma w końcu, to może nie. Bla, 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 bla. Oto twoje 100 sztuk złota. Oto twoje 100 sztuk złota. Kolejny poziom. I co? Poziom. Robiła jakieś problemy? Nic, o czym warto wspominać. Świetnie! Dotrzymałeś swojej części umowy. Daj kamienia coś za to. Pomóż mi zostać, kto? A dlaczego ty? Chciałem się, że coś obniży. A to nic, kurde. Kto w takim kto razie, w takim razie może przyjąć mnie na czeladnika? Może to być którykolwiek z mistrzów mieszkających przy głównej ulicy. Harad Kowal, Bosper Łuczarz, Thorben Stolarz albo Konstantino Alchemik. Cztery jeden osoby, z tak? nich musi cię przyjąć. Ważne jednak, żeby zgodzili się na to pozostali mistrzowie. W Korinii panuje taki zwyczaj. Pójdziemy, powiemy, musisz mnie przyjąć. Powiedział tak Mateo. Jak uzyskam zgodę pozostałych mistrzów? Jak uzyskam zgodę pozostałych mistrzów? Musisz ich do tego przekonać. Idź z nimi porozmawiać. Pójdę. Wystarczy jednak, żebyś miał przeciw sobie więcej niż jednego z nich, a nie będziesz miał szans. Więc lepiej się zachowuj. Kurde, ciężka sprawa, wam powiem. No dobra, wrócimy się do niego może. Jak kurde kasę zdobędziemy. Kim ty jesteś? Hej, tak siedzi. Nowy w mieście, co? Tak, ale co ci do tego? Niedawno przybyłem z kontynentu. Teraz włóczę się bez celu. Złoto niemal mi się skończyło.
Nie pozostanie mi więc chyba nic innego, jak tylko przyłączyć się do straży. Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać rozszarpanym przez orków w imię króla. No, w sumie. Co możesz mi powiedzieć na temat straży? Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Nie, jakiś taki nie chcemy z nim gadać. A tutaj co to jest? Łuczarz. Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Aha, Bosper, witaj, tak? Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korinis? Muszę się dostać do Górnego Miasta, szukam pracy, pokaż mi swoje tutaj. Muszę się dostać do Górnego Miasta. Tam, gdzie są paladyni, zapomnij o tym. Musiałbyś być szanowanym obywatelem, albo przynajmniej mieć porządną pracę. Obcy nie ma szans się tam dostać. Panie, byś widział, ile rzepy nazrywałem. To byś o porządnej pracy mi tu nie mówił. Szukam pracy. No nie zdejmij. Przydałby mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Aha, i teraz musimy wybrać, kogo chcemy być czeladnikiem. Mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. No, powiem wam, że trochę mnie zachęca ten łuczarz. Chcę zostać twoim czeladnikiem. A co jeśli chcę pracować dla innego mistrza? Dlaczego twój czeladnik zrezygnował? Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło Oberży Koragona. Przejdź koło kuźni, a dalej prosto. Przejdź obok kuźni. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Zanim cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzyny, a ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, 500 wilczych futer. Wiedział, że opanowałeś swój fach. 12? Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Patrzcie, kurde, nie jest takie trudne. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap i ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Kurde, idę chirurgować. Pokaż mi swoje towary. No tak, łuki ma. Łuk z wiązu, 50 damage ma. Haj, to trzeba będzie w zręczność iść. Tu jeszcze jakiś pas leży. O, ale dobry! Skórzany pas, ale 250, kurde, drogo. Bełt. Bełty to do kuszy. Dobra, idziemy ciulać wilki. Czekajcie, jeszcze przejdźmy się tutaj. Tu jest ten. To jest ten od tamtej babeczki, to może nie będziemy gadać. Hej, ty, Pablo. Zaczekaj. Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. O kurde. No, sam na to nie wpadł. Nie mylisz się. A skąd mówię, że się myli? Co zrobić? Którą wybieramy? 50%. Pam. Bym na to nie wpadł. Bardzo śmieszne. Się z niego. Gadaj lepiej, czego chcieli od ciebie ci ludzie. Zapytaj ich o to sam. Chyba ich zamknąłeś, prawda? Nie, nie żyją. W takim razie nigdy się nie dowiemy. Jeśli masz jakieś kłopoty, porozmawiaj z Lordem André. Może on będzie w stanie ci pomóc. Znajdziesz go w koszarach. To ten gościu, co po drugiej stronie miasta jest, tak? Teraz tu jest kowal na 100%. Brian oraz Harad. O, Harad. Był ten, co czeladnikiem. U niego mogę zostać. Szukam pracy. Sprzedajesz też broń? Przydałaby się jakaś. Wszystko, co robię, trafia do paladynów albo do straży. Mam zamówienie na 100 mieczy od Lorda Hagena. Chcę wyposażyć w nie straż miejską. No dobra, to nie będę przerywał. Szukam pracy. Nie, na razie nie szukam pracy, na razie szukam
Co ja szukam? Brianna. Nowa twarz w mieście, co? Nazywam się Brian. Jestem czeladnikiem mistrza Harada. Szukamy skór wilka. Jak to jest być czeladnikiem kowala? Dobra. Dlaczego pytasz? Chcesz zostać moim następcą? Może. Czemu nie? Okres nauki mam już prawie za sobą, a po nim wyjadę z miasta. Ale nie z powodu Harada. To dobry mistrz. Wiele się od niego nauczyłem. Dlaczego chcesz wyjechać z miasta? Powiedz mi coś więcej o mistrzu Haradzie. Mogę od ciebie kupić broń? Raczej nie. Jestem tylko czeladnikiem. Broń robioną w tej kuźni strażnicy zabierają do wież, gdzie jest przechowywana. Ale jeśli ma to jakikolwiek związek z kuciem, to może potrafię ci pomóc. Co mogę u ciebie dostać? Mogę ci sprzedać kilka stalowych prętów. Stalowych prętów? No. Nie, no nie chcemy stalowych prętów. Idziemy poza miasto te wilki porobić. Jesteśmy nauczeni w ogóle? Gdzie to się wchodziło? C? 15 punktów nauki, więc 5 nam zeżarło. Broń jednoręczna. Zbieranie trofeów uczony. No to kurde. Idziemy wilków parę porobić. Pół tuzina. Mam swoje zdanie. Aha, i mieliśmy się wyspać, bo mamy HP mało. To się wyśpimy, zapiszemy grę i ruszymy. Skorzystamy tu z wyrka, bo tu można wchodzić na legalu. Czasem jak się wejdzie do prywatnego domu do kogoś tutaj w gotiku, to się spinają ludzie, kurde. No, a ten na chillauciku na drugie łóżko poszedł. Normalnie jakby czekało. Dobra, zapisujemy grę. I odym do przodu. Nie mówię ci przecież Opa. Nic nowego. Temu żeśmy powiedzieli dobrze. Więcej kłopotów. No to cześć. Czy jakoś tak. Dobra, wilki. Wilki. Wilki to... O, krwiopijcy, ja jebie. Chodźmy w lewo. Żeby się nie zgubić, mapa by się przydała. Pod M nic nie mamy jeszcze. Aha, tu jest ten pirat. Stąd przyszliśmy. No piratowi co, jak możemy pomóc? No nie możemy, no. A że cofniemy się do tamtego ziomka. Weźmiemy ten list, damy temu, pomożemy trochę. I może po drodze spotkamy wilki. Może się uda dwa w jednym. Jak nie trzy w jednym. Tamtemu pomóc. I jeszcze kurde te wilki porobić. Gdybyśmy dostali od kogoś na przykład w nagrodę 6 skór wilka. O, są wilki, ja pierdziel. Tylko, że tam też chyba są wilki. Wilk. Aha, to są zwykłe wilki. I są chyba... Jo. Może magii użyjemy? Ognista strzała, kula ognia, światło, leczenie. Dobra, ile to ma dymydżu? Obrażenia magii, 25, 75. Kula ognia. Ciulniemy takim? Pod czwórką mamy chyba. Jo, kurde. No dobra, tylko żeby nie zmisować, bo... Szkoda, ujujuj. Zapisaliśmy grę? Zapisaliśmy chyba. Jesteśmy bardzo blisko. Dobra, coś tam będę uciekał, to może tu stanę. Ujok, słyszę ich już. Ale ich jest, ja pierdziel. Dobra, temu ciulnąć. Na hita. Łe, easy. Dlatego. O kurde. Zwracam honor. Kurde, nie może nas uderzyć. Dawaj, jeden hit. Nie. Nijak nas pożarł. Jeden hit, kurde, i by padł. Powiem wam, że czary mają moc. Gorzej jak się mana kończy. Ale kurde blisko, bo idziemy jeszcze raz. Już wiemy gdzie są. I to są już zwykłe wilki. Wcześniej były młode wilki, to było łatwo. A teraz kurde bydlaki śmierdziele takie. To się stało tu? Dobra, tu są krwiopijce. To ich nie lubimy. Ustawmy sobie czar pod czwóreczkę. To było to. Może tym spróbujemy? Nie, 25 to będzie za mało. Mi się wydaje, że taki wilk ma 50 na pewno, więc... 75 będzie całkiem... Całkiem ok. No, co jest? Dobra, kula ognia. Są wilki. Żeby nie zmisować. To też jest ważne.
O, tego pierwszego. Dobra, dostał. Teraz wsteczny, zmieniamy broń. I lecimy, kurde, bitkę. Ej. Tutaj mamy wilka, nie krwiopijcy. No nie tłucz, panie wilku. Ja pierdziele. Nie wierzę. Ciężko się to bije, wam powiem. Taki sztywny ten miecz. Znaczy sztywny miecz. Sztywne te ruchy takie. Trzeba będzie się nauczyć walki wręcz. Albo chyba, że staniemy sobie na górce tutaj. I z górki walniemy dwa czary i potem tego na dole ubijemy łukiem. Tylko nie wiem, jak one... Czy nie wejdą tam na przykład. Bo jak wejdą, to może być problem. Dobra, my tutaj schodziliśmy. To pójdźmy dalej. I tu mamy takie wzniesienie trochę. Jakby stąd ich zacząć naparzać... No nie wiem, czy tu wejdą, czy nie. Spróbujmy. Tylko nie wiem, czy z czaru trafię z takiej odległości, ale... Próbujemy. Kurde. Ja chciałbym zmisować. Dostał. Drugi. Kurwa, nie dostał. Przypał. Trochę się zbugował jeden. Aj, nie wiem, czy to był dobry pomysł. O, dobra, ruszył. Powiem wam, że trochę ciężko trafić stąd. On to próbuje wejść w ogóle. No traf, ziomek. No. O, weszło. Ja pierdolę, strzał nie mamy. Lecimy, jolo. Szkoda, że nie trafiliśmy tym drugim czarem. Jest, zabity. Tamten siedzi. Dobra, idziemy na górę szybko. Bierz mięcho. I skórę, dobra. Na górę. Nie miecz, skacz na górę. Dobra, nie wskoczymy tam. Bierzemy miksturkę na szybkości. A weźmy sobie też na manę miksturę. Tylko jakąś inną. Punkty trafień, punkty many. O. Takie coś zjedzmy. I weźmy ten drugi czar. Ognista strzała. I lecimy z nim. O kurde. Jeb go. Patrzcie, pali się. Dobra. Trzy wilki porobione. Mięsko, skóra. I tu gdzieś jeszcze jeden powinien leżeć. Uff, jakoś poszło. Ale ciężko, kurde, ciężko. Dobra, leczymy się. A zjedzmy sobie mięsko. Stejki muszą być. Jakie wielkie mięcho w ogóle, zobaczcie. Porównam do jego głowy. Dobra, jeszcze jedno mięcho zjemy. Styknie. Już się obijemy. No i dobra, zapiszmy grę. O właśnie, na pierwszym save'ie zapisuję. A no dobra, to już niech. Jak już tu. Dobra, wilki. Trzy porobione. Chyba sześć musimy zabić. Co to leży? Widzicie to? Ja bym w to wlazł, co to jest? Cieniostwór! Do widzenia. Cieniostwory są koksami. Są koksami. To jest potwierdzone info, jeszcze pamiętam. No, nie dalibyśmy rady za nic. Jakbyśmy stali na górce i czarami napieprzali, to nawet nie wiem, czy by nam czary i czarów starczyło, bo... Oj, krwiopijca się uruchomił. Dobra, szukamy jeszcze trzech wilków. Pójdziemy do tego ziomeczka od razu. Teraz trochę odcinek dłuższy będzie, ale chcę już zrobić tą misję. Może zostaniemy czeladnikiem. Znaczy, u czeladnika się zapiszemy. Dobra, coś tu leży. Zwój. Super. Dobra, szukamy wilków. Krwiopijcy nas nie interesują. Goblin! Skąd ty tu, synek? Oj. Coś tam ognisko na dole się biją. A to nie jest ten ziomek tam? To byliśmy u niego wcześniej? Czy to nie on? O, dwie lagi miał. Czekajcie, ja... A, bo to jest tak wysoko. Wilki, o wilku mowa. Tylko, że nie mamy broni dystansowej.
To mamy. Ile strzał? Jeden. Fiu, fiu. Może być ciężko, wam powiem. Weźmy sobie od many coś. No i próbujemy. Jedna kula ognia, a młody wilk. Dobra, będzie łatwiej. To może bez kuli ognia? Dawaj. Nie gryźć, nie gryźć, kurde. Ja jebie. Jednak dwa to za dużo. Ale nas rypią te wilki. Jak chcą, po prostu. Dobra, te wilki już są porobione, mamy tutaj zapis. Tam jest cieniostwór, to nie idziemy tamtędy. Zaraz, zaraz, czy mamy tą skórę na pewno, żebyśmy nie przegapili? Mamy trzy skóry, dobra. Idziemy do tamtych młodych. Mam nadzieję, że jak młodego zabijemy, to też będzie taka skóra się liczyła po prostu jako wilk. Nie to, że młody, tylko po prostu. Jakby ich tu porobić? Jakbyśmy mieli ten pancerz od tego gościa, to może byśmy dali radę. Tak to trzeba będzie jakoś wykminić to. Bo często na przykład w Gothicu robiło się coś takiego, że jak były na przykład trzy gobliny, załóżmy, to się podchodziło najbliżej jednego, tak żeby tylko jeden reagował, wiecie, żeby tylko jeden mnie widział, tak jakby. Tamte tam dalej sobie będą stały, ten jeden do mnie podbiegnie i tak się odciągało, tak? Jednego zabiłeś, wracałeś do następnych. Tylko nie wiem, czy z wilkami tak da radę, bo one takie jednak stadne zwierzę. Aha, to będzie goblin. Pierwszy, tak. Dawaj, goblin, podejdź. Porobiony. Nie to, nie to, nie to. Spacja. Oto to. No i dobra. Da się zobaczyć, kto to tam na dole się bije? Czarny goblin, ło! Czarne gobliny dobre są. To może tam nie idźmy. Dobra, są te wilki. Pieruny jedne. Weźmy sobie HP na maksa. Jeszcze jedno mięsiwo. Manę odnówmy sobie. Zapiszmy grę. I próbujemy. Pod czwórką, pod czwórką. Od razu lecimy. Jep. Dobra, na hita pan. Poszedł. Dobra, dało radę, jest skóra. Więc jeszcze jednej skóry nam brakuje. Jeśli tuzin to 12, to jeszcze jednej nam brakuje. Bo tam było pół tuzina. Dobra, szukamy wilków. A ten ziomek jest zaraz, zaraz. My jakoś inaczej pobiegliśmy? Nie, on tam powinien siedzieć. Zaraz, już się pogubiłem. Tu jest ta kapliczka, poszliśmy tam do owiec. A potem jakby tędy. I on siedział gdzieś tu chyba. O, tam. A to nie było go, jak przechodziliśmy chyba. Zwój leżał tylko. Był chłop, nie ma chłopa, patrzcie, poszedł se. Myślałem, że tu będzie siedział. No dobra, trudno. Ale jeszcze... Sorry. Jeszcze jednego wilka musimy znaleźć. Pójdźmy sobie w tamtą stronę miasta, bo tam mamy cieniostwora. Co tam mamy? Krwiopijce, czarne gobliny, to nie dla nas przeciwnicy. To są już koksy. Podejdźmy do kapitana może. Jakaś opcja się wyświetli, jak mu pomóc. Jeśli chodzi o strażników... Masz jakiś pomysł? Powinni cię wpuścić, jeśli założysz ten strój rolnika. Do miasta mogą wejść zbieracze ziół. No powiedz mu to. Do miasta mogą wejść zbieracze ziół. Co? Czy ja wyglądam, jakbym hasał po lesie zbierając kwiatki? Chcę mu strój rolnika dać? Ej, będę właśnie, przecież ja... pomyśleć. Dobra. Ja jestem tuman. Czy ja chodzę be... No, oczywiście. Ja zdjęty miałem. Telefon dzwoni. Potem się odbierze. No dobra, to lecimy szukać jednego wilka jeszcze. Kto tu mi dzwoni? Dobra. Szczura widzimy. Szczura to porobimy. Ale z niego chyba skóry się nie da wziąć. Z napisem, że to jest wilka. Olbrzymi szczur.
Jak to gryzie? Panie pirat! Chodź pan pomóż. Gonią? O kurde, gonią. Piracie. Tak to nie pomógł piratowi, jak trzeba kurde pomocy to leć. Panie, odwróć się pan. Panie! No co ty gadasz? O, dobrze. Jedna bestia mniej. Majnyga. Olbrzymi szczur. Chwila! Nie, w sumie to nie chcemy z nim gadać. Tradziemy tego wilka znajdziemy. Tu mamy farmę. Bo tu raczej nie było wilka żadnego. No poszukajmy tam jeszcze. Tam na górze byliśmy. Tutaj na dole był szczur. To może coś dalej. O, co tu się stało? Twarde te drzewa. Kurde, tu wysoko jest. Może po schodkach bardziej. O, panie! Co to się stanęło? Jeszcze szczur nas zje. Wczytaj grę. Ożem tu zjebał. Widzicie? Jak to kurde. Można się zabić łatwo. I co, dopiero przed wilkami mamy sytuację. Dobra, robimy szybko te wilki. Tak czułem właśnie, żeby nie skakać, kurde. A tu jestem, hardcore mi polecił. Dobra, szczury porobione. Ile razy ja już padłem? Z 3 razy chyba. Sorry za te dźwięki, ale ktoś mi tu wypisuje, smsuje. Aha, dobra. Nic ważnego. Teraz z tamtej strony przeszliśmy, to nie ma wilków, tam też nie ma wilków. No to musimy iść tam, gdzie byliśmy. Tylko już nie skakać po prostu z wysokości. Dobra, lecimy. Trzeba tego wilka znaleźć. Oddałem mu skóry. No i zobaczymy, co on nam powie. Może zostaniemy takimi łucznikami? Czy nawet z kuszą będziemy latać? Bo tu różne klasy można, tak, wybrać. Czy to jesteś jakimś na przykład wojownikiem, typu tam strażnik, paladyn. Najemnikiem można zostać, potem będziemy chyba łowcą smoków. Można zostać magiem ognia, czy tam wody. Więc jest dużo profesji, tak jakby. Dobra, chodźmy tędy może. I te szczury są. Ja te szczury ominął jakoś. Tak boczkiem. Co? Co się stanęło? Kurde, aż się boję skakać normalnie. No tutaj raczej przeżyjemy. Uff. Dobra, dołem? A chodźmy dołem może. Coś znajdziemy? Roślina. Dobra, to się nie będziemy zaraz mogli zatrzymywać, bo one nam skoczą na łeb. Szybko. Ja już słyszę normalnie, jak one sapią. Dobra, na razie wrócimy tutaj. Pogrzebać. Ile rzeczy tam leży. Trzeba będzie się wrócić, jak nic. Tylko mam nadzieję, że szczury tam nie zostaną, tylko sobie pójdą na górę, tam gdzie były. To zaraz zbierzemy. O cholera. Roślinka. Gdzie te wilki można znaleźć? Chyba, że jest druga strona. O cholera, te szczury mnie śledziły. One mnie śledziły. Jak my teraz wrócimy? Górą się da? Chyba się da. Żeby tam nie spaść. Dobra, przeszliśmy. No, skopię tu. Opa. A może tutaj jeszcze coś będzie? Tam te polne bestie chodzą. A wilków jak nie było, tak nie ma.
Dobra, wejdźmy na górę, żeby lepiej było widać wszystko. Są wilki, jest wilk. Jut dupca. Co robić, jak żyć? On już idzie. Jeden? Mam nadzieję, że jeden tylko. Zapiszmy grę szybko. Jak padniemy, to skisnę chyba. Nie, mi się wydaje, że są... tam jeszcze dalej wilk jest. A tu chyba będzie tylko jeden bieg, dobra? Uwaga. Jep. Ale damage ma. Jaki skubaniec. No, z wilkami zwykłymi jest problem. I teraz pytanie, czy inwestujemy w pancerz lepszy, czy po prostu jakąś broń znajdziemy? No ale z drugiej strony to jest tak, nóż na wilki, więc powinien być bardzo dobry. Aha, nie założyliśmy tego stroju. Ja pierniczę, zapominam non stop. Dobra, teraz spróbujmy. Może będziemy trochę bardziej odporni. Nie chcę podchodzić tam do niego, bo tam drugi wilk jest z tyłu. A nie chcę, żeby nas zaatakował. Opatrzcie, miej zadanie. Dawaj, dobry. Dobra, chyba się udało. Teraz jak wrócić do miasta? Pytanie za 100 punktów, jak tam szczury na nas grasują. Mi się wydaje, że te szczury powinny sobie pójść. Że nie będą tam stały do końca gry już. Znaczy do końca gry. Że one wrócą na tamto miejsce, gdzie stały wcześniej, ale szczerze mówiąc to... Nie wiem, czy tak jest. Zaraz. Czy my szliśmy tędy, czy tamtędy? A właśnie, aby tu wejść na górę... Tam jakoś przeskoczyć na drugą stronę... Dobra, tamtędy wejdziemy. Dobra. Jakoś może ominiemy te szczury. Sobie zejdźmy. I na górę. A w sumie tam jest brama druga. Dobra, idziemy do drugiej bramy. Myślałem, że jest dalej. Tu jest kolejny wilk, na razie go zostawimy. Poczekamy, aż będziemy mieli lepszy sprzęt. Będziemy chodzić i tutaj doświadczenie łapać. Ogienne ziele. Uuu, jak najbardziej. Następne ogienne ziele. To są takie gotikowe marihuaneny. No widzicie, to jest druga strona miasta w ogóle. Mak ognia. Na razie kierujemy się tam, na razie z nikim nie rozmawiamy. Hej, ty! Mam dla ciebie propozycję. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego wygryzła. Okay. Korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żeby zrezygnowała. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem pójdziesz do André i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragę. Masz na to 2 dni. A co kurde, ja będę od razu questa? Kiedy już będę miał stragan, dostaniesz ode mnie broń. I to nie byle jak... Broń powiadasz, no to jest argument. Ktoś musi pracować. No dobra. Bystry z ciebie chłopak. Jak mam go jej podrzucić? Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Pamiętaj, no że jestem wpływowym tak, człowiekiem. Więc nie próbuj mnie oszukać. Dobrze, muszę iść. Jak? Dobra, lecimy szybko do tamtego ziomeczka. Oddać mu tutaj skórę i zobaczymy, co powie. Tu będziemy jeszcze po wszystkich chodzić. Ale to później. Tu jakiś strażnik. Tędy się haszło. I tak, to tu. Dobra, jesteśmy w domu. No zobaczymy, czy to jest takie proste po prostu, żeby 6 skór zebrać, zostaniemy już ziomeczkiem tutaj. Bosper, witam. Co do tych wilczych futer? Co do tych wilczych futer? Mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? 60. Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Zostać swoim czeladnikiem. No jeszcze zostaniemy. Pójdziemy kupić jeszcze pancerz. Ale to w następnym odcinku, bo ten odcinek już trwa prawie godzina 20 minut, godzina 15. Także w następnym odcinku idziemy... Znaczy dalej staramy się zostać czeladnikiem u tego gościa. Kupić, kurde, tutaj strój. No i działać dalej. Także widzimy się w następnym odcinku. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam, Ceronix.